Wierzby są coraz bardziej popularne jako żywe formy w ogrodach, parkach czy na terenach zieleni miejskiej. Wierzby o dekoracyjnych kształtach i kolorach są sadzone jako elementy ozdobne, a także stosowane w formowaniu żywopłotów. Wierzby są łatwe w przycinaniu i kształtowaniu, co czyni je popularnymi roślinami ozdobnymi. Wiklinowe drzewka, czyli drzewka wyplecione z wikliny zielonej, są jednym z wielu popularnych wyrobów rękodzielniczych wykonanych z naturalnego materiału. Mogą być dekoracyjnym elementem wnętrza, idealnie komponując się z innymi roślinami. Dobrze utrzymane drzewko wiklinowe wyglądają naprawdę imponująco, ale co zrobić z takim drzewkiem, które nam z jakiegoś powodu uschło? Jeśli zaobserwujemy, że wszystkie pędy w drzewku są uschnięte, możemy je wykorzystać jedynie jako podporę dla bluszczu lub innych kwiatów pnących. Jeżeli jednak zauważymy, że w drzewku są pędy zielone, można z nich stworzyć inną formę. Ja mam właśnie przed sobą takie uschnięte drzewko, ale widzę, że kilka pędów nadal żyje. Usunę wszystkie uschnięte, a zielone przesadzę i splotę ze sobą, tworząc zupełnie nową formę.
Jak widzieliście, pędy splotłem delikatnie ze sobą, tak jakbym wyplatał warkocz. Tym sposobem powstało nowe drzewko, mam nadzieję, że posadzone w nowej ziemi przyjmie się i będzie niepowtarzalną ozdobą w ogrodzie. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i zachęcam do śledzenia najnowszych filmów na kanale Akademia Wikliny. Do zobaczenia!